Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk Osik. Dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, czemu nie ma regularności, czemu pojawił się jeden film w lipcu, jeden film w sierpniu i teraz dopiero zaczynam regularność, kiedy się szkoła zaczęła. Regularność, czyli dwa filmy w miesiącu, taki sobie cel dałem. Oczywiście jeśli chodzi o główną serię. Jeśli chodzi o nadrabianie starych serii, to może się pojawiać po prostu nieregularnie, także miejcie to na uwadze. Pierwszy aspekt to dlaczego filmy. Wakacje pojawiły się tak rzadko, pomimo tego, że było tyle wolnego. Nie miałem chęci, a dlaczego? To już są sprawy, o których nie będę tutaj mówił, bo to tak mało istotna rzecz, ale jednak zaważyła na tym, że filmy się nie pojawiały. I co, jakie są plany na przyszłość? Teraz we wrześniu, jeżeli już się wrzucił ten film Polska-Albania, symulacja, to najprawdopodobniej będzie to ostatni film we wrześniu, później jeden film w październiku, jeden film w listopadzie, czyli te dwa ostatnie filmy, czyli to będzie mecz Polska, chyba Wyspy Owcze, Polska, Polska, Mołdawia, to październik, to będą dwa filmy. W listopadzie Czechy, Polska, nie jestem pewny, czy dobrze pamiętam ten termin, że to będą chyba trzy mecze. Najpewniej tak, bo Polska, Mołdawia, Polska, Czechy i Wyspy Owcze, Polska. To są trzy mecze. Na październik, listopad powiedziałem wam, grudzień to, kiedy będzie czas przerwy świątecznej, to będę chciał nadrobić serię Mistrzostw Świata, czyli tych symulacji, które robiłem rok temu, ale niestety nie zostało ono dokończone. Po prostu to pewnie z powodu tego, że tak na tą serię przykładałem dużo uwagi i starałem się nawet kosztem mojego czasu tutaj wrzucać te filmy regularnie, żeby zdążyć przed każdym meczem, który odbywał się wtedy. Pogodziłem to z nauką, ale nie pogodziłem to z życiem prywatnym i no trochę to sił zabierało. Od stycznia rok 2024 chcę przeznaczyć na wprowadzenie formatu ciekawostkowego, newsowego. Oczywiście newsy się już pojawiały, bo były Mistrzostwa Świata w skokach, upadek Petra Pelce i podsumowanie meczu Polska-Mołdawia. Natomiast chcę, żeby tych newsów było więcej i wprowadzić format ciekawostkowy, czyli filmy o danej ciekawostce właśnie z piłki nożnej czy skoków narciarskich. To zależy od okresu, bo jeżeliśmy w okresie letnim, to piłka nożna, w okresie zimowym to skoki narciarskie. I luty, 2024, to już nie wiem na idealne. W dalszym ciągu będą symulacje meczów, jakie się nadarzą. Planuję dwa filmy w miesiącu, to jest minimum jak na razie, ponieważ no, uczę się do szkoły, chcę pogodzić ze szkołą, bo chcę zdać maturę, bo jak pewnie widzicie po moim kanale, chcę iść na studia dziennikarskie i chcę iść w tym kierunku, nie mówię, że od razu w telewizji komentować, ale gdzieś tam się rozwinąć i jeszcze lepiej to robić właśnie na YouTubie, a później, co będzie później, to sam nawet nie wiem. I właśnie, ostatnia rzecz, w styczniu pojawią się od stycznia roku 2024, włączając w tym Euro 2024, będę mecze komentował na żywo. Na żywo, czy to będzie na Twitch, czy na YouTube, To jeszcze nie wiem, ale na pewno wiem, że nie będę pokazywać meczu, bo nie mam na to praw od UEFA i będzie po prostu moja sama twarz, ja będę komentował, nie będzie obrazu z meczu, który oczywiście podam w linku w opisie transmisji, czy tam do TVP Sport, czy gdzie, żebyście to mogli wbić i ewentualnie wyciszyć i słuchać mój komentarz. To jest takie założenie. To jest tyle. Bardzo chaotycznie ten film poprowadziłem, bo chciałem go na szybko nagrać. Przecież tak nie powinno być. Ale pierwszy i ostatni film z kamerką, chyba że będą skróty tych właśnie spotkań. To jeszcze się wtedy filmy z kamerką pojawią, ale nie chcę. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Nie zostawiajcie lajka, bo ten film jest dla moich widzów. Nie chcę, żeby nie musi być pozycjonowany gdzieś na YouTubie. Po prostu go obejrzcie i po prostu zrozumcie, dlaczego nie będę nagrywał zbyt często. Dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia. Do zobaczenia, nie, bo nie wiem, czy będą filmy z kamerką, ale do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Elo.